Cześć, dzień dobry, witam na kanale Newsy. Newsy opóźnione co prawda tydzień, no trochę zdrowia, trochę też pracy innej, powiem to tak, w studiu, ale wam to zaprezentuję dzisiaj. Poza tym mam nadzieję, że w końcu ten obraz będzie lepszy, nie będzie to przejaskrawione jak było ostatnio. Co ciekawego, słuchajcie, Leap 16 się szykuje, OpenSUSE Leap, które nie jest OpenSUSE Leapem, tylko Leapem. Do kompletu, jak kojarzycie OpenWRT, czyli to coś, taką społeczność, która tworzy oprogramowanie do routerów, zastępcze można powiedzieć, tak? Stworzyło własny sprzęt. Własny router powstał ze współpracy z Banana Pi. Do kompletu m.in. problemy fundacji GNOME. Nie chodzi tu o GNOME jako projekt GNOME czy o pulpitu, tylko firmę albo no właśnie fundację GNOME, która no... jest blisko bankructwa, można aż tak powiedzieć. W każdym razie, nie przedłużając, zapraszam na newsy do komentowania, subskrypcji przy okazji i całej reszty. Zapraszam na film. Mamy ze sobą połowę października 2024 roku, więc czas na dwutygodniowe podsumowanie tego, co działo się w Linuxowo-open-source'owym światku z małą domieszką sprzętową, oczywiście także z rejonu Linuxa itp. Newsy jak zawsze od najstarszego do najnowszego i poukładane chronologicznie, przeważnie. A start news z 1 października dotyczący Linuxa Mint. Pan Clement Lefebvre, lider zespołu programistów, poinformował o zbliżającym się Cinnamonie w wersji 6.4 i przy okazji zmianie graficznej pulpitu, a przynajmniej jego części. Zmieni się główny motyw kolorystyczny i stanie się on ciemniejszy i będzie bardziej kontrastowy niż poprzednie wydania. Okna dialogowe w systemie, także te wyświetlające aplety czy powiadomienia, zostaną bardziej zaokrąglone. W niektórych miejscach pojawią się większe przerwy między elementami interfejsu, np. w miejscu wyświetlenia ikonek systemowych. Cinnamon otrzyma także nowe okno dialogowe, gdy zostanie wykryte, że dany program w systemie nie odpowiada w określonym czasie. Pozostałych nowości przejście na tzw. apt-kita i kapteina zostało sfinalizowane. Począwszy od Linuxa Mint 22.1, którego wydanie zaplanowano na grudzień tego roku, żaden z tych projektów nie będzie już zależny od apt-demona, synaptika, gdebi czy apt-urla. Obydwa wymienione projekty otrzymają także pełne wsparcie dla tłumaczeń wielojęzykowych oraz ich funkcje zostaną mocno usprawnione. Można także przeczytać o tym na blogu deweloperów. To co, uzbrajamy się w cierpliwość mintowicze i czekamy na kolejne info na kanale Świata Linuxa od zielonej ekipy Minta. Teraz coś sprzętowego, kojarzycie projekt OpenWRT? Jest to tworzona od lat specjalistyczna dystrybucja Linuxa przeznaczona do obsługi różnego rodzaju routerów, ale nie tylko routerów i stosowana jest głównie w dziesiątkach modeli starszych generacji, ale też i nowych i można nią zastąpić oryginalne oprogramowanie sprzętu i przy okazji mocno rozszerzyć funkcjonalność danego sprzętu. I słuchajcie, 2 października ogłoszono, iż zostaje wydany pierwszy router zaprojektowany przez tą organizację ze współpracy ze znanym producentem SBC Small Board Computers, czyli Banana Pi. Nazwa kodowa tego sprzętu to One, tudzież AP24XY, a nazwa handlowa to OpenWRT One. Podstawą tego sprzętu jest Silicon on Chip SoC Mediatek MT7981B. W nawiasie jest tutaj Philologic 820 i został on sparowany z dwupasmowym chipem Wi-Fi 6 Mediateka MT7976C. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6 z możliwością dwupasmowej obsługi tego, oferując konfigurację MIMO 3x3 i 2x2 dla ulepszonej łączności bezprzewodowej. Urządzenie posiada dwa porty RJ45, z czego port WAN ma przepustowość 2,5 gigabita, a port LAN 1 gigabit. Pamięć RAM to 1 GB DDR4 uzupełnione przez 256 MB NAND i 16 MB pamięci masowej chronionej jako kopia zapasowa systemu. Pamięć masową można dodatkowo rozbudować za pomocą slotu M2 o rozmiarze 2230 albo 2242. Jest ona w trybie NVMe PCIe 2x1. Dodatkowo mamy tu do dyspozycji jeden port USB 2.0, miejsce na montaż baterii RTC, czyli dla zegara czasu rzeczywistego, oraz port rozszerzeń microbus, który otwiera wiele możliwości dodawania czujników, transceiverów i innych modułów, dzięki czemu OpenWRT One jest wszechstronną platformą do szerokiej gamy zastosowań. Wymiary płytki, gdyby ktoś był zainteresowany, to 100,5 mm na 148 mm, a całość jest sprzedawana w stalowej niebieskiej obudowie. Cena to około $111, ale w tej chwili powinna jeszcze obowiązywać promocja i rabat przy okazji 20%, czyli na sprzęt wydamy około $90. Więcej informacji znajdziecie na stronie OpenWRT oraz Banana Pi, gdzie gorąco zapraszam. Zostanę nadal w klimatach sprzętowo-programowych, a to ze względu na wydanie 5 października nowej wersji oprogramowania OpenWRT wersji 3.9, które pozwala wykorzystać możliwości bardziej rozbudowanego sprzętu gamingowego firmy Razer w systemach linuxowych. Sprzęt, jaki od teraz jest obsługiwany, to mamy tutaj Razer Blade 14, edycje 2023 i 2024. Obsługa Dead Adera V3 Pro. Chodzi tu o modele o oznaczeniu 00C2 oraz 00C3. Mamy także obsługę Razer Ornata V3 bez klawiatury numerycznej. Mamy tutaj Razer Viper V3 Pro, wersję przewodową i bezprzewodową. Razer Black Widow V4, X-Razer Black Widow V3 Pro, wersja bezprzewodowa. Do tego Razer Naga Epic, Razer Goliathus Chroma 3XL, Razer Black Widow V4, Razer Ornata V3 oraz Razer Naga o oznaczeniu 1532 do 0015. OpenWRT 3.9 zawiera także kilka poprawek i udoskonaleń, dzięki czemu programowanie powinno być teraz bardziej niezawodne i łatwiejsze w użyciu. Więcej informacji oczywiście strona oficjalna projektu OpenWRT. Około 7 października w kilku portalach pojawiły się pierwsze informacje na temat rozpoczęcia prac nad nową wersją Linuxa Leap 16. Kojarzycie tę nazwę? Kilka miesięcy temu wspominałem w newsach o naciskach firmy SUSE na społeczność, która tworzy dystrybucję OpenSUSE, chodzi tu o Tumbleweeda i Lipa, aby zmieniono nazwę tych systemów na mniej kojarzącą się z firmą matką, bo pomimo iż SUSE ma patronat nad OpenSUSE, to pojawiły się plotki o naciskach zmiany nazwy właśnie. Leap 16 to prawdopodobnie pokłosie tego, ale zobaczymy jak będzie w przyszłości. Wracając do tematu newsa, prace właśnie zaczęły nabierać tempa. W tej chwili jest dostępna bardzo wczesna wersja pre-alpha i oferuje ona możliwość zapoznania się z nowym instalatorem systemu o nazwie Agama. Zresztą Agamę wam przedstawiałem kilka miesięcy temu na tym kanale jak najbardziej i pokazywałem jak ona działa. Przy okazji wykorzystuje ona technologię webową. Sam Leap 16 będzie opierać się na sprawdzonej serwerowej bazie programowej, jaką będzie SLES 16, czyli SUSE Linux Enterprise Server, i ma łączyć jak dotychczas pakiety opracowywane i budowane przez społeczność SUSE oraz stabilność wspomnianego wydania dla Enterprise. Z bardzo prawdopodobnych nowości w systemie zagości pełna obsługa Flatpaka i FlatHuba. Pojawi się oczywiście zypper oraz graficzne zarządzanie systemem YaST, acz ma być ono mocno ulepszone i lepiej zorganizowane niż do tej pory. Z tego co już wiadomo, system pozostanie read-write, czyli nie będzie to wydanie immutable, tak jak istniejące np. Kalpa z KDE czy Aeon z GNOME. Tutaj w tej materii się raczej nic nie zmieni, w sumie bardzo dobrze. Termin wydania nowego Leap 16 to okolice jesieni 2025, więc deweloperzy mają jeszcze dużo czasu na wprowadzenie zmian i nowych funkcjonalności, o czym będę was oczywiście informować w osobnych filmach na tym kanale. Zapraszam oczywiście na stronę projektu OpenSUSE oraz GitHub. Aha, prawdopodobnie nie pojawi się żaden serwis pack do Leapa 15. Chodzi tu o takie pokorobkowe, jak ja to mówię, tak? Czyli 15.7, 15.8 i tak dalej. Choć wszystkie serwis paki, które będą aktualne dla SLES-a, będą na bieżąco dodawane i aktualizowane w obecnie istniejącym Leap jako po prostu ciągłe aktualizacje systemowe, a nie wydania pokropkowe. Teraz jest poletka dystrybucji Linuxowych. Już niedługo powinna się pojawić nowa wersja Elementary OS o numerze 8. Po pierwsze, ma ono bazować na wydanym na początku tego roku stabilnym i długoterminowym Ubuntu 24.04 LTS. Po drugie, standardową sesją ma być Wayland dla każdej stosowanej karty graficznej w systemie użytkownika, tak? Ale oczywiście sesja X11 będzie dostępna jak najbardziej. Kolejna rzecz, system wersji eksperymentalnej jest dostępny wyłącznie dla sponsorów w GitHubie. Trzeba tam wpłacić, po prostu posponsorować $25, żeby otrzymać tą wersję eksperymentalną. Czy wersje beta będą bezpłatne? Tego jeszcze nie wiadomo. Jeżeli chodzi o newsy w tym samym systemie, słuchajcie, to pojawi się nowy, ulepszony App Center, czyli sklep z aplikacjami i będzie on obsługiwał teraz aktualizacje systemowe, a także ma obsługiwać wyłącznie pakiety Flatpak. Co z debami, to tego jeszcze nie wiadomo. Dodatkowo pojawi się nowa ikona przełączania, zapewniająca łatwy dostęp do czytnika ekranu, klawiatury ekranowej, rozmiaru czcionki i innych ustawień systemowych. Przy okazji Elementary OS 8 będzie mieć wbudowaną obsługę WireGuard VPN, tak? Słuchajcie, jak coś się pojawi nowego, dam znać na kanale na pewno. W okolicach 10 października pojawia się informacja o wydaniu nowej wersji doskonałego narzędzia dla pingwina o nazwie DistroBox. Mamy tutaj wersję 1.8. Program ten dzięki wykorzystaniu technologii Podman, Docker lub LilyPod umożliwia łatwe tworzenie izolowanych kontenerów z danymi systemami Linux, które mogą być zintegrowane ze środowiskiem domowym hosta, a nawet wykorzystywać akcelerację sprzętową kart graficznych różnych firm. Wersja 1.8 to m.in. dodanie obsługi nowych obrazów, tzw. z Ublu oraz Toolboxa. Nowe wydania Linuxów typu Ubuntu, Fedora i Alpine są teraz jak najbardziej wspierane. Do ważniejszych poprawek należy zaliczyć zapewnienie prawidłowego ustawienia zmiennych środowiskowych, rozwiązywanie problemu z wykrywaniem nazwy w plikach assemblera oraz naprawienie problemów ze zgodnością znaczników czasu Dockera i nazwami użytkowników z Active Directory. Dodatkowo programiści ponownie ulepszyli obsługę kart graficznych oddzielonych, chodzi to o firmę NVIDIA, i dodano ulepszone obsługę zmiennych środowiskowych XDG, co oznacza lepsze zarządzanie i kompatybilność w różnych środowiskach pulpitu. Trzeba też wspomnieć o nowym poleceniu Assemble Create --file https adres, dzięki któremu użytkownicy mogą przechowywać pliki assembly zdalnie, np. w chmurze, to poprawi wydajność i łatwość zarządzania środowiskiem. Cały Release Notes dostępny jest na stronie GitHuba, oczywiście projektu DistroBox, gdzie gorąco zapraszam. Teraz info z zakresu grafiki wektorowej, czyli multiplatformowy program Inkscape otrzymał wersję 1.4 po około roku prac nad jej powstaniem. Nazwa kodowa to Geek Edition, a wprowadza m.in. nowe funkcje dialogowe o nazwie Filter Gallery, czyli galerię filtrów, które teraz są dużo bardziej dostępne, łatwiej dostępne i zorganizowane niż poprzednio. Jak twierdzą deweloperzy Inkscape, tu będzie cytat, jest to twój nowy punkt wejścia do świata filtrów. Przejdź po prostu do menu Filters, aby łatwiej znaleźć je i swoje ulubione filtry także. Mamy tutaj również podgląd według kategorii, a ewentualnie możesz pisać po prostu słowa kluczowe w pasku wyszukiwania. Inkscape od bardzo dawna pozwala na obsługę tzw. siatek, ale zaimplementowane teraz nowe modułowe siatki pozwalają na określenie dokładnych parametrów, takich jak wysokość, szerokość, rozmiar odstępu pionowego, a funkcja siatki aksonometrycznej pozwala na ustawienie siatki za pomocą definiowanego współczynnika, co będzie przydatne przy projektach izometrycznych, np. takich jak ikony w 3D. Z nowości należy przytoczyć także narzędzie Shape Builder do przecinania grafiki rastrowej na wiele części. Mamy obsługę formatu plików programu Affinity Designer. Mamy obsługę linków wewnętrznych przy eksporcie do PDF-a. Są także szablony tzw. broszur składanych. czy choćby rysowanie kwadratów za pomocą skrótu klawiszowego. Więcej informacji na stronie projektu Inkscape. W moich newsach nie może braknąć też nowinki sprzętowej, którą tym razem jest laptop od, nie zgadniecie, niemieckiego producenta Tuxedo o nazwie Stellaris 16 generacja 6. Sprzęt może być bardzo wydajnym zamiennikiem high-endowego komputera stacjonarnego PC, a to ze względu na zastosowanie wydajnego procesora firmy Intel i9-14900HX z 20 rdzeniami i 32 wątkami. Dodatkowo na pokładzie znajduje się karta graficzna, może znaleźć się karta graficzna RTX 4090, 16 GB pamięci VRAM. Do tego pamięć komputera można rozbudować do 64 GB RAMu DDR5, a za nośniki danych mogą służyć dyski na PCIe 4.0 o pojemności do 8 TB łącznie. Sprzęt znajduje się w aluminiowej obudowie, za wyświetlanie obrazu odpowiada duży 16-calowy ekran ze 100% pokryciem sRGB. Mamy odświeżanie 240 Hz i rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli, a jasność to aż 500 nitów. W sumie idealny sprzęt dla grafików i montażystów wideo. Za łączność ze światem zewnętrznym odpowiada karta Wi-Fi Intela w standardzie AX2116E z obsługą 6 GHz AX. Mamy tu również Bluetooth 5.3. Na pokładzie są także porty RJ45 1 gigabit, port HDMI 2.1 z obsługą HDCP 2.3. Za podłączenie urządzeń zewnętrznych odpowiadają porty Thunderbolt 4 i USB-C 4 ze zintegrowanym DisplayPortem 1.4, 3 porty USB 3.2 Gen 1 typu A, mamy port USB-C Gen 1 3.2 oraz pełnowymiarowy czytnik kart SD. Nie brakuje oczywiście wyprowadzenia audio typu mini jack 3,5 mm, i jest to oczywiście 2 w 1, czyli podłączenie i słuchawek i mikrofonu do jednego gniazda. Ciekawostką są samouszczelniające się magnetyczne porty systemu chłodzenia Tuxedo Aquarius. Cicha gumowa klawiatura membranowa z pełnym podświetleniem RGB, również pojedynczych klawiszy. Do tego jest kamera internetowa Full HD 1080p. Bateria 99 Wh zapewni do 10 godzin pracy, a cena sprzętu z przedsprzedaży to 1660 euro z procesorem i9-14900HX z grafiką NVIDIA RTX 460. Na pokładzie tego czegoś mamy jeszcze dysk 500 GB oraz 16 GB pamięci RAM. System standardowo zainstalowany i odpowiednio skonfigurowany to do wyboru Tuxedo OS albo Ubuntu 2404 LTS bądź wersja smakowa Kubuntu z KDE 2404. Powoli kończąc newsy dla użytkowników lubiących e-booki, coś mam. Wieloplatformowy, otwartoźródłowy program do zarządzania e-bookami właśnie otrzymał aktualizację do wersji 7.20. Z ciekawostek otrzymujemy dedykowany silnik PDF Input, który oferuje automatyczne wykrywanie i usuwanie nagłówków i stopek na podstawie analizy dokumentu. Mamy wsparcie dla czytników sprzętowych Tolino Shine 5 dzięki aktualizacji sterownika Kobo, czy choćby udoskonalenie funkcji czytania elektronicznych książek na głos. Dodatkowo zaktualizowano moduł wyjściowy PDF, czyli drukarkę PDF, o obsługę zmiennych White Pixels, jak to się mówi, oraz Hide Pixels, też jak to się mówi, umożliwiających określenie szerokości i wysokości obszaru nagłówka stopki w szablonach. Więcej info? Strona projektu Kalibr. Blender, czyli otwartoźródłowy program do tworzenia grafiki trójwymiarowej, modelowania czy animacji lub montażu filmów, otrzymuje wersję 4.3 beta. Jest tam eksperymentalna obsługa akceleracji interfejsu użytkownika za pomocą technologii Vulkan w systemach i Linux oraz Windows. Zdecydowanie poprawi to wydajność wyświetlania programu oraz widoki, np. przy projektowaniu modeli 3D. Programiści przetestowali backend API z kartami NVIDIA od GTX z serii 900 oraz kartami Radeon, poczynając od serii 400 oraz Intela przy pomocy Mesa 3D i wyniki były bardzo pozytywne. Blender 4.3 dostarcza kolejną generację tzw. Grease Pencil, która jest kompletnym przepisaniem wcześniejszego kodu. Mamy także nowe pędzle, pędzle są teraz traktowane jako zasoby, a renderer Eevee wprowadza nowe funkcje takie jak łączenie świateł i kompozycja wieloprzybiegowa. Szczegółowe informacje oczywiście strona projektu Blender, a pełna wersja 4.3 jest spodziewana w połowie listopada tego roku. Ostatni dziś news, nie należy niestety do zbyt optymistycznych, a tyczy się pieniędzy i fundacji GNOME. I co bardzo ważne, to nie mylcie w tej chwili w myślach GNOME Project, które jest wspierane przez Red Hata, Sovereign Tech Fund i inne wielkie firmy, ponieważ fundacja GNOME jest to inny podmiot prawny, który jest odpowiedzialny m.in. za znaki towarowe, prowadzenie konferencji, a nie za samo powstanie pulpitu GNOME. To są dwie różne rzeczy. Była dyrektor GNOME, czyli słynna szamanka Holly Million, odeszła po niecałym roku ze stanowiska i za jej panowania sytuacja finansowa fundacji zdecydowanie się nie poprawiła, a wręcz przeciwnie. Mimo obietnic umów o sponsoringu fiskalnym dla Gimpa czy dla Black Python Devs i kilku innych, po odejściu Holly i powołaniu tymczasowego dyrektora wykonawczego została zebrana grupa pozostałych dyrektorów i postanowiono tutaj wprowadzić plan redukcji kosztów fundacji. Cytuję część artykułu z serwisu Foronix. Uwaga, tłumaczenie maszynowe. Rada dyrektorów Fundacji GNOME ogłosiła, że musiała podjąć kilka trudnych decyzji, aby zapewnić długoterminową stabilność finansową fundacji. Jedną z tych trudnych decyzji była konieczność redukcji personelu poprzez zwolnienie dyrektora kreatywnego i dyrektora do spraw rozwoju społeczności. Fundacja GNOME wprowadza również zmiany operacyjne w obszarach organizacji i reprezentacji wydarzeń, inicjatyw marketingowych, wysiłków fundraisingowych i projektowania graficznego. Będzie to miało również wpływ na wydatki, jeżeli chodzi o podróże panów i pani z Fundacji GNOME. Oświadczenie o zmniejszeniu liczby podróży w ramach aktualizacji Fundacji GNOME brzmi następująco. Jeśli nie zostaną zabezpieczone dodatkowe fundusze, nastąpi znaczna redukcja w podróżach społeczności, zarządu i personelu na różnego rodzaju wydarzenia. Będziemy ponownie oceniać, które wydarzenia są najważniejsze dla obecności personelu fundacji. Pozytywnym aspektem jest to, że kluczowe wydarzenia takie jak LAS, GNOME, Azja i Gładek nie zostaną dotknięte. Podobno. Uzyskano również podobno fundusze, aby utrzymać obecny poziom udziecznictwa w outreachu w przypadku staży. Projekty sponsorowane zewnętrznie oraz koszty infrastruktury operacyjnej pozostaną pokryte. Te środki obniżające koszty są podejmowane od czasu, gdy w zeszłym roku zebraliśmy mniej niż oczekiwano. Ze względu na politykę rezerw fundacji konieczne było podjęcie działań w roku finansowym trwającym od 1 października 2024 i trwa to do 30 października 2025. Więcej szczegółów na temat obecnej kondycji finansowej Fundacji GNOME zostanie opublikowane w nadchodzących tygodniach, napisano. No ja dodam tylko tyle, że o pieniądze trzeba dbać i to dbać z głową i szanować każdą przeznaczoną do wydania złotówkę, dolara czy tam euro, czy inną walutę. Słuchajcie, jeżeli nie szanuje się pieniędzy i źródeł ich otrzymywania, no to właśnie tak to potem się kończy. Niestety. Oby z tego wyszli. Kończymy te newsy, może dużo ich nie było na dzisiaj, ale no część dość, bym powiedział, interesująca. Ja dziękuję wszystkim, którzy oglądają, wspierają ten kanał, chodzi tu po prostu o między innymi firmy takie jak Helion, czyli księgarnia internetowa, cała grupa Helion, chodzi tutaj o linux.pl, chodzi tu również o Elecrow, chodzi tu również o Maono, które się ostatnio dołączyło. Wielkie dzięki za każde wsparcie, jakie tutaj oferujecie, również dla osób prywatnych widzów. Wy jesteście najważniejsi. To, że pomagacie temu kanałowi rosnąć, żyć i w ogóle przeżywać kolejne miesiące, to jest bardzo fajne. Wielkie, wielkie dzięki za wszystkie wpłaty na PayPala, Tipli i całą resztę, którą tam robicie. Baczki czasami, które się też pojawiają. Bardzo, bardzo podziękował. Co mogę powiedzieć, że widzimy się albo słyszymy się, nie, widzimy się w następnym filmie niedługo na kanale. Mam nadzieję, że newsy się jakoś tam spodobały. No a ja postaram się tworzyć dla Was dalej dobre materiały albo coraz lepsze materiały, jeżeli chodzi o okolice Linuxa, open source i tak dalej, i tak dalej. Dobra, trzymajcie się, miłego tam, do następnego, pozdrawiam, Bartek, cześć.